Zaraz nowy rok, a nowy rok to postanowienia noworoczne, praca nad sobą i dobrymi nawykami. I w tym pomoże Loop Habit Tracker, czyli w polskiej wersji nawyki. Wybieramy rodzaj nawyku do śledzenia, nazywamy go, dostosowujemy jego częstotliwość i to, czy aplikacja ma wysyłać związane z nim powiadomienia. Teraz po każdym dniu wytrwałości w postanowieniu odhaczamy zrealizowany cel. Po wejściu w szczegóły widać dokładne statystyki tego, jak nam poszło. Można je również wyświetlić w formie widżetu na ekranie głównym. Ja zamierzam m.in. więcej grać w Beat Sabera i wcześniej wstawać. A wy? Dajcie znać w komentarzach. Najlepsze aplikacje. Żegnaj Twitterku, witaj wielki słoniu. Każdy zawiedziony tym, w którą stronę zmierza platforma Elona Muska, powinien sprawdzić, czy nie będzie mu lepiej na Mastodonie. A Fedilab, czyli nasza kolejna aplikacja, jest jego klientem. Dodaje funkcje, których w oficjalnej apce zabrakło, a są dostępne w wariancie desktopowym, jak na przykład zakładki do tutków i listy kont. Aplikacja również pozwala na rejestrację konta na dowolnym serwerze Mastodona z podziałem na kategorie tematyczne, a także umożliwia planowanie postów. Dla mnie najważniejsza jest za to możliwość dodania do ekranu głównego osi czasu z innych instancji Mastodona, a także innych usług z Fediversum, czy nawet o zgrozo twitterowego konta, oczywiście poprzez Niter. Fedilab jest w pełni otwartośródłowy i darmowy, o ile pobierzecie go ze Wdroid. Na Google Play trzeba zapłacić, ale te wersje się od siebie niczym nie różnią. A jak już założycie konto, to możecie mnie zaobserwować. Link do profilu macie w opisie filmu. Niestety to, że my zrezygnowaliśmy z Twittera i usunęliśmy aplikację z telefonu, nie znaczy, że przestaniemy dostawać od znajomych czy w newsach linki do konkretnych wpisów. A Twitter nie lubi, jak nie jesteśmy zalogowani i regularnie o tym przypomina. Z pomocą przychodzi UntrackMe, który podmieni linki z twitterowych na niterowe. Dzięki czemu nie tylko przeczytamy całą dyskusję pod sądem Muska o tym, czy ma odejść, ale przy okazji Twitter się o tym nie dowie. I nie tylko Twitter. UntrackMe bowiem podmienia linki na wolne instancje dla innych platform, w tym YouTube'a, TikToka i Reddita. W aplikacji widnieje również Instagram, ale niestety Meta bardzo nie lubi omijania ich stron i twórczyni bibliograma miała dość tej nierównej walki. Szkoda, bo Instagram jeszcze mniej toleruje korzystanie bez logowania niż Twitter. Zmieńmy trochę temat. Wysyłaliście kiedyś wiadomości do samych siebie na Messengerze? Tak szczerze. W starożytnych czasach przed smartfonami i internetem w komórkach popularne były notatki w SMS-ach i czymś takim właśnie jest Note to Self. Notatnikiem, ale w formie komunikatora. Jest to zaskakująco wygodne do spisywania luźnych myśli związanych z jakimś tematem i szybkich pomysłów. Lepiej tutaj niż w wiadomościach do znajomych. Z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że ta zmiana wpłynie pozytywnie na wasze relacje. Apka ma bardzo przejrzysty interfejs i poza tekstem można zapisywać również wiadomości głosowe, załączać zdjęcia i lokalizację. Gdybym miał to za swoich studencko-imprezowych czasów, po pobudce w niedzielne popołudnie pewnie miałbym co oglądać. Może to jednak lepiej, że nie znałem tej aplikacji wtedy. A na koniec mam dla was kalendar notification, czyli kalendarz w powiadomieniach. Tylko tyle i aż tyle. Dostępny szybko z każdego miejsca w systemie. W wersji darmowej może to być tylko widok miesiąca, za to w płatnej również kilka innych wariantów i opcji, ale za darmo to uczciwa cena. A 27 zł to już za dużo za wyświetlanie zadań. Udanych świąt w towarzystwie najbliższych. Do następnego.